Zobaczcie, tak wygląda Bangkok. Dupcy kanałami i szczurem. Wyjdziesz za mnie? Ale ten Dorian, kurwa! Ja już jestem najebany. Aga, powąchaj tu tej wody. Tu normalnie gówno pływa. Ale wąż! Kurwa! A tu dla elektryków mamy zagwozdkę, kurwa. Który kabel to jest światłowód do mojego domu? Nie widziałaś mnie? Nie, jesteś wyższy. Jestem w chuj, kurwa, wysoki, nie? Pierdolą w tym internecie. Każdy niższy ode mnie, IRL. Jestem w chuj wysoki. Tak mi mama zawsze mówiła. Witam, witam. Witam, witam biseksów na czacie wszystkich. Dziewczynkę z fiuteczkiem graczol, no mogę załatwić. Skrzydzę moła. No zejdź ciężko, widzisz, że idę, stoją w ciele. Gdzie ona siedzi? Cześć wszystkim. Jejdą. Masz tą samą koszulkę z wczoraj? Nie. A co to jest? Czy to wygląda jak... To jest Bolina. A to jest to miejsce polecał ten... Tak, pewnie tu pracował kiedyś jako kelner i polecił. Tak. No. Kurwa. Ja mam kosz. Coś tu zamówiła. No ale takie średnie ogólnie to jedzenie. Wiecie, że on czasami mnie prosi, żebym kotleta pokroiła? No nie wiem, czy ktoś kroi kotleta osobę, która ma 32 lata. No normalne to jest chyba. W kosteczki. Mhm. Co za debil! Nie mam czasu na krojenie. Tajlandia, no Bangkok jest przejebany, no bo tu jest 30 kilka stopni, odczuwalna jeszcze 5 stopni więcej. Nie, w ciągu dnia to jest ciężko faktycznie. No generalnie teraz jest powiedzmy 30 stopni, odczuwalna 35, ale nie ma to przełożenia, bo tu jest całe... Duszno po prostu jest, przez to, asfalt, że jest tyle budynków. Asfalt, beton, wszystko jest nagrzane przez cały dzień i teraz to... Nie wiem, ja się czuję jakby było 40 stopni. Ja chciałam powiedzieć, że ja muszę smarować Mateusza i to nie, że plecy, tylko ręce, nogi, buzie. A jak ja go proszę, żeby mnie posmarował, to mówi, że nie, bo nie chce sobie rąk brudzić. No, jak siebie nie smaruje, no to ciebie też nie smaruje, nie? Trzeba być konsekwentnym. No Saja by pewnie prędzej posmarował niż mnie. A chyba się smarowaliśmy z Sajem. Tak, smarowaliście się chyba, no. Ale mi sobie a mi powiedziałeś, że ręku sobie nie będziesz. Cały byłem taki wysmarowany, jak Paweł smarował, to nie było. Taką perełkę znalazłeś, że piękna, tej mądra? To, ale to o mnie pisał teraz. Nie, o mnie. Przeciwieństwa się rozciągają. Aga piękna i mądra, a Mateusz to nie bardzo. A umiesz poprosić rachunek? Nie umiem, będę wiesz, będę robię. Machał, kurwa, rachunek. No jakbym wyszła stąd teraz, to Mateusz by nawet do hotelu nie trafił. Aga, powąchaj tu tej wody. Tam gówno pływa, to nie jest nic, co nie jest obce mi. Co? No tu normalnie gówno pływa. Patrz jak bąbelki lecą. Dobra, chodźmy. Kubsko chyba fermentuje, nie, wiesz? Ale ty, faktycznie gówna pływają, widzicie? Kurwa, żeby kamera nie... O, szczur! Szczur jest tam na ten... Szczur tam idzie. Jezu, przy rurze. Ale wąż! Kurwa! Co było na końcu? Przydałby się... Ale ziołem napierdala. No. A to jest zielone? Cię pierdolnie zaraz coś. To żebym tylko tutaj widział na kamerze. Co? No zajebało strasznie. Aga, to jest zapach natury. To jest chyba, ty w ogóle nie czujesz tego. Mi się wydaje, że jesteś przyzwyczajony do takiego nie, zapachu. No czuję, no ale to takim gnojowicą taką, no. I ja mi... Czyli w sumie tak jak w domu. A tu dla elektryków mamy zagwozdkę, kurwa. Który kabel to jest światłowód do mojego domu? Uważaj! Kurwa, to był liś, no pomyliło mi się, no. Chcesz sobie pokręcić skrzyneczki? Polecam helkes.com. Koniecznie z kodem PAGO. Wchodzimy na stronkę, wybieramy skrzynkę, skrzynkę kręcimy. Mieli. Wypada famasik, kręcimy na upgraderze. Razy dwa, cyk. Siedzi. Wchodzimy na pojedynki z użytkownikami. Tutaj mamy gagatka i ten gagatek zostanie opędzlowany. Akurat jedna skrzynka, tyle mi wystarczy. O, bingo, bango, bongo, boss. Wygrana. Nie, link w opisie, polecam kod PAGO, jak kręcić tą helkes. Siemano, przejebałem, trzeba nagrać jeszcze raz. Was your free food and drink, say no? Tak, na pewno tu byś powiedziała, darmowy food, jak byś powiedziała, jakbyś usłyszała, że food darmowy, to byś powiedziała, nie, dobra, chodźmy. O kurwa, jak zimno tu jest. I zobacz, to jest galeria. Zaraz zobaczycie, jak ona wygląda dalej, tam gdzie jestem, z takie schodami. I gdzie są te z elektroniką? To gdzieś wyżej. I te tam... Ile to ma pięter?
Nie wiem. Jesteśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6 pięter. 6 pięter galeria i ze straganami. Oj, no tutaj szeroko chodzę, brat, i każdy mi tu jest niższy ode mnie, nie? Tu każdy mi z drogi schodzi, jak wchodzę w bujankę, kurwa, nie ma co. Całe stragany, kurwa, składają i zjeżdżają na bok na chodniku, jak ja jadę. Czekaj, tu jest jakieś z jedzeniami piętro? Czy z czym tu jest? Tu narkotyki jakieś? A co nas najbardziej interesuje? Elektronika, stragany? Lipy, plainy, kurwa, zabata. Ale nie dziwi mi się, jakby tu było 10 straganów z podróbkowymi zegarkami i jeden z oryginalnymi. O, to ja. Chyba wszystko legi. Ciekawe, jakie ceny mają. 12 pro, 10. A tu naprawiają baterie i tak dalej. Hello, yes, me I'm helping. Anything, what are you looking at, bro? Just checking out, thank you. Kurwa, się zaczyna. Kurwa, no nawet się nie pooglądam, bo już ja nie lubię, no jak pierdoli coś. Już nawet nie pooglądam, bo właśnie tu trzeba mieć cześć. Hello. Czy hello. No, thank you, no money. Nie ma ceny. Hello, thank you. Tylko patrzę. Kurwa, szybko mają podjazd. Szybko, hello. Szybka akcja, reakcja jest. Szybciutko podchodzą do klienta. No tutaj nie czekasz, nie? Cicho, może mnie zły. AirPod Pro 1590. Idzie biegnie? Spierdalam. Hello, hej. Szybcy są, nie? Hop. Ja pierdolę. To jakiś chyba na TikToku stream idzie. No. Dobra. No to dopiero jak będą bazarki, to tam się jazz zacznie, kurwa. Tylko się popatrzysz na coś, już będzie cię zatrzymywał. O, oh, thank you, Marzen. Oni myślą... No ale przecież ja wyglądam jak... Może ty się odsuń ode mnie, bo oni na ciebie zwracają uwagę. Niesamowite. Hello, my friend. Great, thank you. Dobra, to będzie przeprawa przez piekło, nie? Hello. Thank you, my friend. Tu będzie się, kurwa, tu się zacznie, tu są... Takie harpagany to są, że ja pierdolę. A no, DJI official? Oficjal wygląda. Do tego mam kamerkę i ten kij. A, tak? Mhm. O kurwa, nie będzie garniturów. Za późno, widzisz? A czekaj, salon gier jest na samej górze? No, tu jest salon. Czy ma pani z Make Cafe Bar, Super Planet? What? Co to jest za ten... Coś takiego było, że... A, tutaj, w to napierdalaliśmy, w to. Nie, w to na pewno nie. No tak. Nie. No tu na i zaraz... Na motorach jeździliśmy. No motorach też, a na tym nie? Nie, wydaje mi się, że na tym nie. A motory gdzieś tu były, pamiętam. Tu można chodzić, jak jest zamknięta, Aga? Trzeba wtyczkę... O, są chyba. To tu jeździliśmy. Ta, tu. Nie widziałaś mnie? Nie. Poczułam się jak w tym The Last of Us. Lol, jaki dron. Co to jest? 400 tysięcy batów to jest ile? 40 tysięcy. 40 koła to kosztuje? Myślę, że jakbym na to wsiadł, to bym je normalnie mógłbym lecieć na tym. Daj, masz jakieś pieniądze? No problem. Good. Kurwa, pewnie zarabia lepiej ode mnie. Nie no, pierdolę te robaki. Pierdolę. Wydaje mi się, że tak wygląda piekło. Ciężko byłoby tam na piwie usiąść, tak szczerze. Tam, kurwa, trzeba chyba do odciny ładować, nie? O kurwa. Przestań! No to, no, wyglądał jak wąż. Ja mam takiego węża podobnej. Dobra, trzeba to odpalić. O Jezus. Dupcy? Uwaga, wielki test Doriana Lynch'a. Smakuje to jak cebula, więc taka surowa cebula. Nam robicie z igłowidy. Taka cebula, ale z nutką kurwa żygowin. I tak lepiej pachnie niż ja, tak szczerze. W smaku gorsze niż zapachu, tak szczerze. Nie no, ja czuję ten smród tutaj, Mateusz. Jest ty. W ślinkę jakąś dzisiaj idziemy w końcu, po dwóch latach przerwy.
Nie, to nie jest ugotowane chyba, to jest surowe raczej. Ja pierdolę, do czego doszło, że ja muszę wdupcać duriana, żeby nie być głodnym na noc? Nie, chyba bez. A śmierdzi ci z buzi? Dupcy? No. Czy to działa pobudzająco? To? Nie wiem. Działa jak afrodyzjak. Ale chyba tylko dla tej osoby, która to zjadła. Duriana nie wolno mieszać z kawą, a nie jak chory. Dobrze, że wypiłeś taką siekierę wcześniej. Zdrowie widzi. No, no niech będzie, no niech będzie. Hop. Wody mało czuć. Można tu bekać? Nie. Co ty, Aga? Wzięliśmy drinka za 60 i 70 zł. Wszystko to możemy robić już teraz. Zaraz idziemy na górę. No nie, inaczej, bo się spotykać, ja myślałam, że ty jesteś biedny akurat. Myślałeś, że jestem biedny, bo co? Tak, no nie patrz, no przecież gadaliśmy o tym x razy. No tak, ale czemu? Na drugiej randce stwierdziłam, że zapłacę za kolację, bo myślałam, że nie masz pieniędzy. Ale wtedy jeszcze wyglądałem jak człowiek. No wtedy się ładnie ubierałeś, tak. Wtedy się dobrze ubierałeś. Tam już miałem w sumie wtedy, ale no to była inna skala. 8 czy 7 lat temu. No i... Ja w ogóle nie wiedziałam, co ty robisz. Jeszcze 6 lat temu. No jak pamiętam, jak kilka karawek wina na rynku braliśmy, to ci monolog tak, prowadziłem. Ale wiesz, ja nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi, nie? Co to jest? To była dla mnie totalna nowość. Na co poleciałem, Agi? Dziękuję. Była taka... z jajem. Też myślę, że tak, że wspólny język był ważny, bo też miała podobne poczucie humoru, bo ja mam w zasadzie mam specyficzne poczucie humoru, a Aga się śmiała. A na pewno też na początku... Co? Nic, śmieję się z tego, co mówisz. Pokrąża się. Tak lejesz wodę, nie wiesz, co mówisz. Nie mogę sobie przypomnieć, na co poleciałem. Jesteś Zagą, to jak to możliwe, że taki syf masz zawsze. Ale bo my nie mieszkamy razem na razie. Jak mieszkaliśmy, to był w miarę porządek. Kurwa, kiedyś Zagą mieszkaliśmy, ja pierdolę, po nocach mi prawie korki chciała wyłączać. Tak, jako bo to był ten moment, kiedy nie rozumiałam streamowania, no. I się wkurwiałam, bo on za ścianą mi hałasował, ja nie mogłam spać. No to też mnie wkurzało. No, to ty mnie wkurzałaś. A teraz się przyzwyczaiłam. Kurwa. Chłopie, co ona próbowała w ogóle? Jakie korki, ty? To już była przegina pały. Nie, najlepsze było, jak ci wywaliłam korki raz. Tak? Wyjebałaś korki? Wyjebałam raz, no. I ty przyszedłeś, a ja byłam taka skurwiona i wszędzie było w domu ciemno, a ja zapomniałam, że wywaliłam te korki i chciałam zapalić światło. Naciskam światło, a tu się nic nie dzieje, no. Było tak. Sorry. Ale ten Dorian, kurwa... Jest Dorian w Polsce? To wszystko dla was, postoję. Zobaczcie, tak wygląda Bangkok. Miodem i żurem płynąca. Dupcy kanałami i szczurem. Wyjdziesz za mnie? Co, to jest pierścionek? No nie wiem, improwizowałem, Aga. Ja już jestem najebany. Thank you, bye bye. No ładny widok. Ty dziewczyna, jesteś pijana chyba. Ej, tam w ogóle jest toaleta z myciem dupala. Widziałaś? U Ptamskiej też jest takie? Nie, tam nie ma. Nie ma mycia dupala? Nie. Aga, tu jakieś drinki zostały. O nie, spite wszystko. Nie, jesteś wyższy. Jestem w chuj, kurwa, wysoki, nie? Pierdolą w tym internecie. Każdy niższy ode mnie, IRL. Jestem w chuj wysoki. Tak mi mama zawsze mówiła. Kupuj, Aga, wódę mi. Nie kupisz alkohol po 24? W hotelu kupię. Nori. Ej, w ogóle jakie dziwne smaki. No, w Azji są inne. Ej, możemy zrobić degustację na jednym streamie tych. Możemy. 20 zł? Trochę dużo. Możesz dotknąć materiał. Ty, 20 za te koszulki. Mówiłem ci, po co ty pakowałaś te koszulki. O, taką nową sobie kupił. 4 zł. To aż się opłaca kupić. O, sztućce prawdziwe za 3 zł? Kurwa, nie, bez kitu. Coś kupuję tu jutro. Dobranoc, Aga, super dziewczyna, papa Aga. Trzymajcie się. I do zobaczenia.